sobie ciebie. Jeszcze pokażemy złotą polską jesień. O, to był autobus, który przyjechał. Szczepy. Co? Dla szczepy jest napisane. Fajnie tutaj autobus dojeżdża, prawda? Tutaj zobaczcie, Siegfried von Schiller, den Dicht der Fürsten, den wir tutaj kuchnia polowa z pięknym widokiem na górki. Jest kościółek w Czechach. A tam znajduje się znak na szczycie, co? Co to? Widzisz? O, jakieś
osób, co? No, mam tak, no, no. Jeszcze przejechać przez góry. To dam do tej za górą. Jeszcze jedziemy tam gdzieś. No kurwa, 20 km. No to, to dam gdzieś. No? Bardzo dobre. Chcesz jeszcze chlebuśkę posmarować ci? Nie? Mogę ci posmarować. Jeszcze akurat jeden jest. Chcesz? No to dobrze. Ty popatrz, ten chlebek tak samo, to jak ja piekłam, nie? Tak samo. Ja też tak piekłam. Dobra ta piekarnia. Widać takie swojskie mają rzeczy. To, tak, to jest taki typowy wypiek, wiesz, tak domowy, nie? Może mieć tam jakieś umilacze. No i takim to sposobem, proszę pana, zjedliśmy. Teraz sobie tutaj. Pięknie. Thank you.
Fajna wyprawa, piękne, piękne widoki. To my jesteśmy w Łódku z drugim. Jest przepiękna pogoda. Miałam wywrotkę małą, jak zwykle. A myśmy jak na Zefiry to zbierałyśmy, nie? No, mięta. Nogi mi zabrakło na parkingu. Wszyscy siedzimy na kawce. Jako łeb? Nie. Sobie siedzimy na kawce. I korzystamy z ostatnich promieni słońca. Tam sobie jeszcze patrzę. Tam. Co mówiłeś? Nie było nic innego jak serno.